Hej wszystkim, tu Kuliczy, to z kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj stwierdziłem, że chcę troszkę odpornąć na chwilkę o tematyki Monster High i chcę z wami tworzyć lalkę Barbie. Lalkę Barbie, serii, która już jest od dawna, dawna nieprodukowana i ja tą serię pamiętam za dzieciaka. Barbie Fashion Fever myślę, że mogę porównać do dzisiejszych Barbie fashionistek i troszkę do Barbie Extra, aczkolwiek myślę, że ta z linii lalek wygrywała, jeśli chodzi o te dzisiejsze fashionistki i Barbie Extra. Więc jest to lalka z roku 2006. Jest to lalka z roku 2006, ale podejrzewam, że pewnie wyszła w roku 2007, ponieważ te pudełka zawsze miały o rok zazwyczaj. Kontynuując, Barbie Fashion Fever nie jest niczym innym jak ówczesnymi Barbie fashionistkami oraz Barbie Extra, ale dla mnie te lalki miały o wiele lepszy ubiór, ponieważ były one cały czas na topie, jeśli chodzi o modę. Mattel wiedział, co tworzy. Bardziej myśleli o tym, w co jaką lalkę ubrać. A był to rok 2006-2007, jeśli chodzi przynajmniej o tą lalkę. Jak już mówiłem, pamiętam te lalki jak przez mgłę, ale pamiętam, że były w sklepach i bardzo mi się podobały. Pamiętam, że była jakaś seria zimowa, którą bardzo chciałem, ale nigdy jej nie miałem niestety. Więc tak wyglądało się pudełko. Jest trochę uszkodzone na górze, ponieważ jest na wpół otwarte, więc dlatego tę lalkę otwieram. Poza tym ta lalka ma także torebkę, która gdzieś tu lata w pudełku, więc to jest kolejny powód, żebym ją po prostu otworzył. A ona czekała na to otwarcie na pewno 3 miesiące, także tak. Pudełko jest naprawdę mega, mega proste. Jest bardzo różowe, tak jak Barbie w tamtych czasach. Z tyłu mamy więcej lalek Barbie. Fashion Fever miało jakby swoje serie i podserie. Jakby była Fashion Fever zimowa, Fashion Fever letnia, wiecie o co chodzi, takie różne klimaty. Trudno mi powiedzieć, jaka to była dokładnie podseria, jak to mogę określić, ponieważ lalkę znalazłem 3 miesiące temu, nawet może dłużej na OLX-ie i ją po prostu kupiłem od kogoś, bo mega mi się spodobała to naprawdę. W ogóle samo pudełko to po prostu kwintesencja Barbie, jakby takiej Barbie mi aktualnie brakuje. Pudełko jest naprawdę proste, ale też tak mega urocz. Po prostu krzyczy Barbie, wiecie o co chodzi? Fun fact, zauważyłem, iż ta lalka ma inne buty na pudełku niż na swoim zdjęciu, ponieważ tu ma takie buty, które są wiązane nad kostką, a tu są takie jakby zwykłe, koturne. Ciekawe, ma to, ciekawe, nie powiem. Otwórzmy ją. Jeśli chodzi ogólnie o Barbie w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, że ona jest mega zapomniana i zacofana. Jakby kiedy ja byłem dzieckiem, Barbie było lalką numer jeden praktycznie dla każdego dziecka. Owszem, było My Scene, Bratz nie było tak popularne za dzieciaka, przynajmniej w moim przypadku, i Monster High, ale Barbie była top 1. Aktualnie tak nie jest. I torebka jest mega twarda. Nie można jej otworzyć, ale jest trochę miejsca w środku, ale nie zbyt dużo. Jest biała, ma koraliki i ma kokardkę na sobie. Tak to wygląda mniej więcej. Ok, więc uwolniłem lalkę z pudełka i zauważyłem, że pudełko jest strasznie tutaj z tyłu przebarwione. Nie patrzyłem jeszcze na tył lalki, czy ona jest brudna. Mam nadzieję, że nic nie zafarbowało, ale ma ona tutaj taką plastikową ochronkę na włosy. To jest w ogóle hit, ponieważ pamiętam, że każda lalka to kiedyś miała i te włosy w ten sposób trzymały się w pudełku w miejscu i nie latały. I tu aktualnie jest zabezpieczona taśma. Jak tą taśmę zdejmiemy i chwycimy gdzieś tutaj za nitkę. Nie wiem, czy uda mi się to inną ręką, pewnie mi się nie uda. I szarpniemy za tą nitkę, tylko muszę pewnie to odczepić tą taśmkę chyba jeszcze. To ta cała ochronka zejdzie, ale to mi się pewnie nie uda zrobić w tym filmiku, ponieważ mam zajęte ręce. Niestety nie zrobię tylko jedną ręką, więc może po prostu jakoś to zetnę. Ok, spróbuję to zrobić. Prawie. Ach, dobra, chyba się udało. I tak, tak to wygląda. Pierwszą rzeczą, którą mogę powiedzieć o tej lalce, jest to, iż jej buty nie chcą się trzymać na stopach i spadają. Także musiałbym to zabezpieczyć gumkami. Gumki były przy tych butach, ale pękły po prostu. Oraz jej noga jest mega krzywa. Początkowo myślałem, że to, co ona ma na sobie, to jest sukienka i crop top na sukience, ale jest to spódniczka, bluzka i jeszcze crop top na bluzce. Czyli to są takie jakby trzy oddzielne kawałki. Lalka nie ma kolczyków, mega mi się podoba ten top. Ten crop top ma na sobie troszkę brokatu i jest mega fajny dotyku. Kojarzy mi się z czymś szydełkowanym ręcznie. Sama spódniczka też jest mega, mega przyjemna i koszulka zresztą też. Jak już mówiłem, główka Barbie nie jest dość taka typowa i makijaż też nie jest typowy, rysunek oka też nie jest typowy, ale jest to Barbie. No po prostu widać, że to jest Barbie.
No, nie mówcie, że nie. Makijaż oka jest bardzo delikatny, praktycznie go nie widać. Jest to róż. Po prostu taki delikatny róż na powiekach i tyle. I usta też są różowe, dość naturalne. Fun fact, dość taką ciekawą rzeczą jest to, że ta lalka ma jakby... majtki w sukience. W spódnicę. Co ja fajne. Rzeczą, która mi się mega podoba w tych serialkach Barbie i My Scene jest to, iż ma ona klikane nogi. I naprawdę dla mnie takie no klikane nogi to po prostu jest minimum, co powinno robić aktualnie Barbie. Naprawdę. Ja się na czymś takim wychowałem, jakby... Wyrabiałem ten dźwięk, kiedy byłem małym szczylem, naprawdę. Jest to ciałko już nowszej generacji, nie jest to takie typowe ciałko Barbie, gdzie Barbie była takim trójkątem odwróconym na górze i miała tyłek, była taka bardzo wcięta. Jest to już trochę bardziej ludzkie ciałko, nie takie klockowate, jak kiedyś miała Barbie. Jeśli chodzi o włosy, są one blond, mają sobie troszkę produktu, który ja osobiście musiałbym zaraz wymyć, bo bym się wkurzał, ale jeśli chodzi ogólnie o dotyk, są mega przyjemne. Jest to ten sam materiał, który używa jej, który był używany do produkcji lalek Spektry i Wenus, czyli to są te same włosy. Nie można ich zbytnio wrzątkować, nie powinno się, aczkolwiek w niektórych przypadkach to wrzątkowanie nic im nie robi takiego złego. Można to zwyczaj wrzątkować, ale nie powinno się raczej tego robić. Buty tej lalki spadają mega szybko, także trzymam tutaj rękę pod nią, żeby nie spadły mi zbyt daleko, żeby nie musiał ich szukać. A tak wygląda cała lalka, tak wygląda cały jej look, jakby... Może to tylko ja, ale naprawdę patrząc na tą lalkę i na te dzisiejsze fashionistki, muszę te buty zdjąć, bo mi spadają. Patrząc na nią i na te dzisiejsze obecne fashionistki czy Barbie Extra, kurczę, przykro mi jest, jakby Barbie kiedyś... Barbie była Barbie. Wiecie, o co chodzi. Jakby przykro, że kiedyś potrafili, a obecnie nie do końca potrafią zrobić dobrą lalkę. Żeby nie było, dla porównania mam tutaj lalkę fashionistkę, tą dzisiejszą, nowszą, jedną z nowszych. Aczkolwiek miejcie w głowie to, iż to ciałko nie jest jej oryginalnym ciałkiem, jest ciałkiem od innej lalki Barbie. Normalnie ta lalka była po prostu sztywna i mogłaby ledwo siedzieć. Także tak, to było tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że taki unboxing się wam spodobał. Jestem naprawdę mega zauroczony w tej lalce. Jest mega cute. Także tak, to było tyle w tym filmiku. Dziękuję mega za obejrzenie. Widzimy się wkrótce. Moje wszystkie social media macie w opisie na dole. Zapraszam na TikToka i Instagrama. Na dole też macie listę życzeń na Amazonie, także jeśli coś chcecie, to możecie mi kupić. Nie żebym zmuszał czy coś. To było tyle. Mega dziękuję za obejrzenie. Widzimy się wkrótce. Cześć, na razie. Pa, pa.